Urodziłam się we Lwowie. Szkołę, liceum kończyłam w Gdańsku. Studia w Lublinie. Pojechaliśmy 2 tygodnie bydlęcym wagonem. Taka specyfika piątkowicza, prawda, czy piątkowiczki. To są ludzie wolni. Myśmy ich tego nauczyli, że mają prawo do wolności, mają prawo do własnego zdania, do własnych przekonań. No do dzisiaj zresztą są tacy, trzęsą tym stowarzyszeniem absolwentów i miłośników, czy tam sympatyków 5 LO. Bardzo się wspomagają nawzajem. Wystarczy, że tam ktoś potrzebuje pomocy, to oni są zawsze gotowi. A co według Pani to znaczy być dobrym nauczycielem? Tak jak lekarze mówią, że po pierwsze nie szkodzić, to nauczyciel powinien mieć w swojej dewizie po pierwsze nie krzywdzić. Na to, że z tego człowieka wyrośnie pełnowartościowy, szlachetny człowiek, to trzeba mieć wiarę i dużą nadzieję, prawda? Thank you.